chwała Panu. Praise God. No ja będę rozmawiać po angielsku. I will speak in English. Wszystko rozumiem po polsku, mogę rozmawiać po polsku. I can understand everything in Polish, I can speak Polish. I kiedy wasz pastor był na Słupsku, ja tłumaczył jego na ukraiński język. And when your pastor was here in Woodside, I translated him into Ukrainian. And I think my Polish language is much better than English, but I will preach English today. I myślę, że mój polski jest o wiele lepszy od angielskiego, jednak zdecydowałem się głosić dzisiaj po angielsku. My grandmom and daddy is Polish people. Mój pra dziadek to był Polak. I prababcia też była Polaczka. And today we have grandma too. Okay, I just back from Sweden. I spent there around 2 weeks. Właśnie wróciłem ze Szwecji, spędziłem tam 2 tygodnie. And I have really great times there. Mieliśmy tam świetny czas. And I was preaching about one great topic that I would like to share with you today. I tam nauczałem, mówiłem o jednym temacie takim świetnym i rzeczy, o której też dzisiaj wam tu chcę powiedzieć. And we have today a special meeting. It's prayer. I specjalne spotkanie mamy dzisiaj, to jest modlitwa. And today I would like to speak about effectual fervent prayer. I dzisiaj chciałbym mówić o efektywnej modlitwie. O efektywnej modlitwie. And today also I would like to share about one great man Bartimaeus. I też chciałbym mówić o jednym wielkim człowieku Bożym. It's Bartimaeus. O Bartimeuszu. Bartimeuszu. He was blind. Był ślepy. He was not great person. To nie była jakaś wielka postać. He was also kind homeless person. On był też prawie taki bezdomny. And he became great. I stał się wielkim człowiekiem. Because something happens when Jesus came in this city. Ponieważ coś się stało, kiedy Jezus przyszedł do jego miasta. And before when I start share my message, I would like to thank God for your church. I zanim zacznę głosić swoje poselstwo, chcę podziękować Bogu za wasz kościół. Really for your pastor. I szczególnie za waszego pastora. Because sometimes I speak with some people about my life, about our church. Ponieważ czasami mówię niektórym ludziom o moim życiu, o moim kościele. And then I start to speak with Pastor Adam, he says exactly what people spoke to me before. I czasami, a kiedy rozmawiam z pastorem Adamem, to on mówi dokładnie to, co ludzie mi wcześniej mówili. And also some pastors, different two pastors spoke about our construction in Lutsk, and your pastor was third person who confirmed vision how to work. I rozmawiałem wcześniej z dwoma osobami, które mówiły mi, że mamy zacząć budować coś w Lutsku, i kiedy rozmawiałem z waszym pastorem, on też przyszedł z takim potwierdzeniem co do tego tematu, że mamy taką pracę rozpocząć. And today when I spoke with him, he also confirm some visions that I have in my heart. I on potwierdzał wizję, którą mam w sercu. Dzisiaj to samo zrobił, potwierdził niektóre rzeczy, które mam w wizji w swoim sercu. And by age he is elder than me. I jeżeli chodzi o wiek, to jest starszy ode mnie. And also he is elder in practice as a pastor. I też w czasie, w praktyce, w służbie pastorskiej jest dłużej. And I respect him so much. I bardzo go szanuję. Amen. Amen. And also for your church, thanks God, because when I came today and used this service, i dziękuję też za wasz kościół, ponieważ kiedy przyjechałem tutaj dzisiaj na to spotkanie, I really felt Holy Spirit inside this place. Poczułem naprawdę Ducha Świętego tutaj na tym miejscu. Because when you come to the church, you want to taste Holy Spirit. Ponieważ kiedy przychodzimy do kościoła, to chcemy skosztować, wyczuć obecność Ducha Świętego. And today I felt Holy Spirit inside. I dzisiaj poczułem tutaj na tym miejscu obecność Ducha Świętego. And Bible speaks that freedom in this place where is Holy Spirit. I Biblia mówi, tam gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Amen. Amen. And we felt freedom today in this prayer. I dzisiaj w czasie tej modlitwy czuliśmy wolność. And I would like to start read with you Mark chapter 10 verse 46 until the end. Chciałbym zacząć od Ewangelii Marka 10 rozdziału, werset 46. Until the end. I do końca. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził on z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną! I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź,
Wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Amen. I would like to speak about six steps in our prayer. Chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o sześciu krokach w naszej modlitwie. Did you have experience before? Maybe you have experience now that you are in the way to pray for something and you're waiting for answer. Może mieliście takie doświadczenie wcześniej, że modliliście się o coś i czekacie i jesteście po drodze do osiągnięcia o coś się modlicie. You have some needs, you pray, and you know it's different kinds of prayer, different kinds. Macie potrzeby różne i wiecie, są różne rodzaje modlitwy. And different kinds to different situation. Jest różna modlitwa na różną okoliczność. But this way how Bartimaeus got his healing, I think it's universal kind of prayer. Ale myślę, że w tym miejscu, kiedy czytamy o Bartymeuszu, to widzimy tu taką modlitwę uniwersalną. What do you think, what was his first step? Co według was było tu pierwszym krokiem, który on podjął? Many people start to speak like it was cry out. He start cry out. Wielu ludzi mówi, że pierwsza rzecz, którą zrobi, to zaczął wołać. It happened something before. Coś jednak wcześniej się stało. What happens? Co się stało? He heard about Jesus. Amen. On usłyszał najpierw o Jezusie. Amen. It's important to have faith. It's important start to pray. Jest ważne jest mieć wiarę. Jest ważne, żeby mieć żeby się modlić. When you have experience to trust this person. I kiedy mamy doświadczenie, żeby ufać danemu człowiekowi. People around him start to speak. It's Jesus. He healed people. He made healings before. A lot healings. I ludzie powiedzieli mu, o, Jezus idzie, słuchaj, on wielu uzdrowień dokonał wcześniej i on, może wiara w nim się rozbudziła, że może być też tak, że to jego udziałem. And first step he heard about Jesus. I pierwszy krok to było to, że on usłyszał o Jezusie. How you can hear about Jesus? Jak można usłyszeć o Jezusie? When you read Bible, kiedy czytamy Biblię, when you pray, you can hear Jesus. Kiedy modlisz się, możesz usłyszeć Jezusa. When you, accept a testimony of some people who share testimony about how God is great. Kiedy usłyszysz świadectwo i przyjmiesz świadectwo jakiejś osoby, która dzieli się z tobą i ona mówi coś o Bogu. When do you visit service not just Sunday but also Wednesday or another day? Kiedy przychodzisz do kościoła, nie tylko w niedzielę, ale i w środę, może w inny dzień. And when you heard about Jesus and good experience about him, your faith start grow. I kiedy usłyszysz o Jezusie i masz dobre doświadczenie, słyszysz, że coś dobrego może się stać, były dobre rzeczy i twoja wiara zaczyna wzrastać. And everybody say amen. Amen. Next step. I następny krok. He start cry out. On zaczął wołać. It's very important not cry inside of you. Bardzo ważne jest, żeby nie krzyczeć tylko gdzieś w środku w sobie. Many depressed people, they cry in, oh, I'm poor guy, I have problem, I have sickness, and they want every person around to please him. Wiele osób, które przechodzi przez depresję, woła, ale wewnątrz siebie, krzyczą, o, ja jestem biedny, chcą, żeby inni mi pomagali i mają w środku takie wołanie. What happens with Bartimaeus? He start cry out. Co stało się w przypadku Bartymeusza? On zaczął głośno wołać. He tried to show himself to God. On próbował zwrócić uwagę Boga na siebie. And when you stay in the prayer, it's important to start cry out. Więc kiedy zaczynasz się modlić, to ważne jest też, żeby na głos to robić. Not inside that I am poor, I have a problem, I have sickness and żeby so on. Kierunek nie był do wewnątrz, o, jestem taki biedny, kierunek po prostu jest inny. Ja potrzebuję pomocy, niedobrze mi. You know, Bible has some very interesting words. Biblia mówi, jest taki werset. That you don't have because you don't ask. Nie macie, bo nie prosicie. And one time I communicate with my friend. I pewnego razu rozmawiałem z przyjacielem. And I encourage him, maybe you don't ask God. I mówię do niego, może ty nie prosisz Boga w ogóle. And he told me, are you crazy, Sergey? Around all problems around me can show God and everyone that I have problem. I on mówi, Sergej, ty chyba szalony jesteś, wszystko wokół mnie, problemy. Ludzie wokół mnie mówią, że są problemy. Samo po sobie ja mam problemy. Ja mam sam z sobą problemy. Wszyscy mogą zobaczyć, że ja mam problem. Wszyscy widzą, wtedy wszyscy zobaczą, że ja mam problem. And ask him, but do you ask God often? Do you pray and or you just cry inside? And he... Ja mu zadałem pytanie wtedy, słuchaj, czy ty często wołasz na głos do Boga, prosisz Boga o coś na głos? And he get it like, yes, I just cry in that. On, just try to please myself and... Czy tylko wewnątrz? I on mówi, nie, jest tak właśnie, że w środku, tylko do wewnątrz, tylko o swoje sprawy gdzieś tam, sobie samemu tak mówię to wewnątrz. And I like third step. I podoba mi się trzeci krok tu. He not let himself stop.
On nie pozwolił, żeby cokolwiek go zatrzymało. Experience, people try to stop you. Doświadczenie, ludzie będą próbować ciebie powstrzymać. You try, cry out. Próbowałeś może kiedyś wołać. You start to do something and some people start to stop you. Będziesz próbował coś nawet zrobić i niektórzy ludzie przyjdą i będą cię chcieli zatrzymać. And they make break your faith. I będą próbowali hamować twoją wiarę. In Lutsk I met one girl and she has a very bad job. W Łódzku spotkałem pewną dziewczynę, ona ma bardzo złą pracę. And very bad salary. Bardzo niedobrą wypłatę. And I would ask her like, but you can find another job. You can find jobs that you can have double salary even in Ukraine. I mówię, ale słuchaj, możesz znaleźć inną pracę, lepszą pracę, gdzie będziesz miała dwukrotnie większą wypłatę, nawet u nas, w Łódzku, na Ukrainie. Because you're a really clever girl, I can see that. Ponieważ jesteś naprawdę inteligentną dziewczyną, ja to widzę. And what was her answer? I jaka była jej odpowiedź na to? My grandmom grow up in such like poor condition. I ona mówi, moja babcia wyrosła w takich biednych okolicznościach, w biedzie. My parents grew up like in such condition. Moi rodzice też wyrośli, wychowali się w takich warunkach. It's like, Sergey, you know, I have enough for bread. I have enough to pay my light and my water at home. That's it. It's okay. I ona mówi, Sergej, to wystarczy. Ja mam wystarczająco, żeby opłacić rachunek za prąd, za wodę, za gaz. To jest w porządku, jest okay. But then I have another question to her. Ale wtedy zadałem jej inne pytanie. When you was little girl and when you grew up, did you have dreams like every girl have prince on white horse? Mówię, czy jak byłaś małą dziewczynką, czy miałaś tak jak inne dziewczynki też takie marzenia, na przykład, żeby przyjechał pewnego dnia książę na białym koniu. And her answer was yes, but. Ona mówi tak, ale. And then I answered to her like somebody or your relatives like broke out your dream. I mówię, w tym momencie zatrzymałem i mówię, słuchaj, pewnie ktoś z rodziny, czy jakiś przyjaciel, jacyś przyjaciele. Złamali, zniszczyli twoje marzenia. And you know that every time all situations, all problems try to broke your cry out or your prayer. I wiesz, czasami tak jest, że sytuacje czy ludzie będą próbowali powstrzymać ciebie w twoich modlitwach. Or destroy your faith. Albo będą niszczyć twoją wiarę. And you have to be like Bartimaeus, not let himself stop. Ale musisz być jak Bartymeusz, nie pozwolić się zatrzymać. Keep these people start to make him quiet, but he cry out, and Bible say more and more, more loud. Ludzie próbowali go uciszyć, ale Biblia mówi coś takiego, że on jeszcze głośniej, tym głośniej krzyczał. First step, it's very similar to second step. Czwarty krok jest bardzo podobny do drugiego kroku. He stand up. On wstał. It's very important not just lay down in your sofa. Bardzo ważne jest, żeby nie tylko leżeć gdzieś tam na swojej kanapie. Cry in about your problem. I użalać się nad swoim problemem. It's very important to stand up. Trzeba wstać któregoś dnia. To show yourself. Trzeba pokazać in się. This situation, show yourself to Jesus. W tej sytuacji pokazać siebie Jezusowi. Very interesting illustration. For example, i bardzo interesujący przykład. I am in Ukraine. Ja jestem w Ukrainie. I am laid down on my bed. Leżę sobie na łóżku. Wovik sent me message. Oh, I have great pastor here in Poland. His name is Adam. I Wowa przysyła mi wiadomość SMS-a. O, mam takiego fantastycznego pastora tu w Polsce. Adam się nazywa. Then I ask him, oh, can you give me his number? Ja mówię, o, a możesz mi dać jego numer? Then I call to Pastor Adam. Dzwonię do pastora Adama. Hello Adam, I'm great man. Cześć Adam, ja jestem wielkim człowiekiem. Wspaniałym człowiekiem. I'm cool guy. Jestem świetny. Let's become friends. Zaprzyjaźnijmy się. Tell me about your family. Powiedz mi, co tam, jaką masz rodzinę. Maybe send me some pictures. Wyślij mi jakieś zdjęcie od was. And what was his opinion? I jaka była jego opinia? Może jakieś zbuczenie, kto to jest? On się zastanowi, a co to za, yeah, what kind of crook, or maybe it's a pervert, you know, who like is it? This illustration show me the same, it's good illustration, yes, Pastor Adam. I to dobra ilustracja. It's very important that stand up. Bardzo ważne jest, żebym ja wstał. Show yourself. Pokazał się. Show your problem. Zaprezentował się. Zaprezentował, jaki mam problem. When you have problem, not lay down in your home or your sofa. Stand up and show yourself. Kiedy masz problem, to nie zostań w domu, nie wyleguj się tylko w swojej łóżku, ale wstań, powiedz, o co ci chodzi, pokaż, jaki masz problem. And continue cry out. I nie ustawaj w wołaniu. Fifth step. Piąty krok. He throwing aside his garment. Jest napisane, że on zrzucił swoją szatę. You know, this story can be very short.
Ta historia może jest krótka. It can be short, like Bartimaeus heard about Jesus, was invited to come to Jesus, came to Jesus, received healing, and that's it. Taka krótko można ją przedstawić, że był ślepy, wstał, poszedł do Jezusa, przyjął wzrok, uzdrowienie i wrócił. Why Bible speak about this garment, about this jacket? Dlaczego Biblia w ogóle wspomina tą kwestię tego ubrania? Maybe it's very important illustration. Może to jest jakaś ważna ilustracja tutaj. As I understand, this garment, this jacket illustrates that he's homeless guy. Ja rozumiem to tak, że ta szata, ona pokazywała, kim on był z zawodu, że on był bezdomny. He uses jacket just to show himself that I am poor guy. On używał tej szaty wcześniej po to, żeby pokazywać, ja jestem bezdomny. And it can be like this, that he can put aside, come to Jesus, and if he will not heal me, I'll be back and take again, if he will not. I może on zrobi tak, że zostawi ją na boku i powiedział, pójdę do Jezusa, jak mnie nie uzdrowi, no to wrócę i będę robił dalej to samo. But he showed his step of faith. Ale on zrobił krok wiary, pokazał, że ma wiarę. He take away his jacket. Jest napisane, że on odrzucił tą szatę. He understands that I will never back to this life. On powiedział coś takiego, ja rozumiem, że nie wrócę już nigdy więcej do tego starego stylu życia. I don't need this life, I don't need this jacket. Ja nie potrzebuję tego życia, nie potrzebuję więcej już tej kurtki. Because I believe that Jesus will heal me. Ponieważ ja wierzę, że Jezus mnie uzdrowi. Then I start to see. Wtedy zaczyna widzieć. So I have my eyes, I have my hands, I have my feet. Jak już będę widział, to mam oczy, mam ręce, mam nogi. So I don't need ask money anymore because I can work by my hands, I can see everything. Ponieważ nie muszę prosić już więcej o pieniądze, ja mam oczy, wiem gdzie pójdę, mam ręce, będę pracował. And I think another illustration about this jacket is former life. I myślę, że jeszcze jedna właśnie ilustracja związana z tym płaszczem, który on miał, to było jego stare życie. If you come to Jesus, not just receive healing, but fully just surround yourself before Jesus. Jeżeli przyjdziesz do Jezusa, to nie tylko przyjmiesz nowe życie, ale całkowicie. Chodzi o to, żeby powierzyć się Jezusowi. And the sixth step. I szósty krok. Man said to Jesus. Człowiek powiedział do Jezusa. It's important to say, speak to Jesus. Ważne jest, żeby do Jezusa powiedzieć coś. When he came to Jesus, Jesus asked him, "What do you want from me?" Kiedy on przyszedł do Jezusa, to Jezus zapytał go, co ty ode mnie chcesz? You know, and when I started to think about the story, it looked kind of strange. I kiedy pierwszy raz myślałem o tej historii, to pomyślałem sobie, że to takie dziwne troszeczkę. Because Jesus as the 100% God, for sure he can see, he can feel this man is blind and he need healing. Ponieważ Jezus jest w 100% Bogiem i on na pewno widzi wszystko tutaj, że ten człowiek jest ślepy, nie widzi. As a 100% human being, for sure he can see, okay, this guy is blind. I jako człowiek też Jezus w 100% sam też widzi ten problem, że ten jest ślepy. And what was a strange question? What do you want? I to takie dziwne pytanie w tym momencie. Czego ty chcesz? Jesus want him to speak. Jezus chciał, żeby on coś powiedział. Speak about his problem. Żeby on nazwał swój problem. I think this represent relations together with God. Ja myślę, że to reprezentuje relacje z Bogiem. In my church, like children from our church, when they come to me to ask something, they feel like shame, like show me, but like can I have it? Czasami dzieci przychodzą do mnie w kościele i są takie zawstydzone i mówią, o, czy mogę to wziąć, tamtą rzecz? But when my daughter comes, she speaks definitely, I want ice cream. Ale jak moja córka przychodzi do mnie, to ona mówi tak zdecydowanie, ja chcę lody. Or for example, I want to toilet during worship. Albo w czasie uwielbienia podchodzi i mówi, ja chcę teraz iść do toalety. And you can ask her, please be quiet, wait and in few minutes, just I want to finish worship God. I ja mogę powiedzieć jej, słuchaj chwilę, poczekaj, skończymy uwielbienie, wtedy pójdzie. And she'll continue, no, I want toilet, you don't understand. Ale ona mówi, nie rozumiesz, ja chcę teraz do toalety iść. I think the sixth step is illustrate your relations together with God. I myślę, że ten szósty krok demonstruje nam, jakiego rodzaju relacje mam z Bogiem. When you start to speak to God. Kiedy zaczynasz rozmawiać z Bogiem. So six important steps. Więc jest tutaj sześć ważnych kroków. Such like a message about prayer. I to jest poselstwo na temat modlitwy. And I would like to read one more verse from Bible. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset z Biblii. James chapter 5 verse 16. Jakuba 5:16.
James 5, chapter 16. 5:16 z listu Jakuba. To jest tak. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. He has the same translation that we have and that like English translation. Macie usilna modlitwa. To samo tłumaczenie co po angielsku i co u nas usilna modlitwa jest. English is like effectual fervent prayer. W angielskim to jest właśnie to słowo effectual. Fervent, yes, prayer. Tak. When I start read Greek, I found very interesting word. I kiedy w Grece obejrzałem ten werset, to znalazłem tam bardzo ciekawe słowo. It speak energomene prayer. To jest modlitwa energomene. Energomene. It means energizing prayer. To znaczy modlitwa pełna energii albo energetyzująca. It's explained prayer that has continue. To jest modlitwa, która trwa nieustannie. Like cry out. Tak samo jak tam to wołanie. Never stop, continue, pray and pray. Wołaj dalej, kontynuuj, nie przestawaj się modlić. Yesterday in my aeroplane when I was flying from Sweden, I read Bible. Kiedy wczoraj leciałem ze Szwecji, czytałem sobie Biblię. And I get one revelation today. I'll share with your pastor. Today I share this message with your pastor what I get. I dzisiaj dzieliłem się tym poselstwem z waszym pastorem. Because before I understood that God gives us healing, God gives us blessings. Ponieważ wcześniej rozumiałem, że Bóg daje nam uzdrowienie, że błogosławi nas. But we need to pray for healing or pray for such blessings. Ale my musimy modlić się i modlić o uzdrowienia, o błogosławieństwa tego typu. To have this energomene prayer, continue prayer. Musi być ta energomene modlitwa, ta usilna, energetyzująca modlitwa. And what I get is that we are people, as the Wiodra, jak pastor powiedział dzisiaj, Adam. Że jesteśmy ludźmi, jak wiadro. And this prayer is channel. I ta modlitwa to jest kanał. And when you are pray. I kiedy się modlisz nieustannie i modlisz. It doesn't mean, że ty wymodlisz te healing, albo czy wymodlisz te błogosławienia. To nie it doesn't mean that you will pray and demand from God those blessings. How I understood that when you pray. Jak to zrozumiałem, że kiedy ty się modlisz. As long as strong you pray. Tak długo, jak tylko się modlisz mocno open. To ten kanał po prostu jest otwarty cały czas. And this healing that you get already on the cross, you receive more and more. I to uzdrowienie, które już się dokonało na krzyżu, ty go doświadczasz, dostajesz je. And also, why do you need this energomene prayer? Because you receive power. I dlaczego jeszcze potrzebujemy tej modlitwy rodzaju energomeno? Ponieważ potrzebujemy dostawać od Boga moc. Do you remember Acts chapter 1 verse 8? Many people know this verse. Czy pamiętacie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset? Wielu ludzi wie, co tam jest. That you receive power when Holy Spirit comes upon you. Tam jest napisane, że otrzymacie moc, kiedy Duch Święty stąpi na was. And it was speaking about power that they get in chapter 2. You remember when the Holy Spirit came upon people. I to jest, tam jest mowa o tej mocy, którą oni dostali w drugim rozdziale, kiedy Duch Święty stąpił w czasie modlitwy. And I would like to read you verse 14, chapter 1. Something in the middle between this verse 8 and chapter 2, in the middle. I ten 14 werset jest po samym pośrodku między tymi dwoma miejscami w Dziejach Apostolskich. To jest 1:14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i braćmi Jego. Great translation you have in Polish. Macie bardzo dobre tłumaczenie. Trwali. English continued. Po angielsku jest kontynuowali. They continued in prayer. Oni trwali dalej w modlitwie. Energomene in prayer. Oni energomene w modlitwie. How I understand? I don't want to make doctrine with this. How I understood this? To jak ja to rozumiem. Nie chcę z tego jakiejś nowej doktryny robić, ale powiem wam, jak to rozumiem. They get message from Jesus. Oni dostali jakąś wiadomość, poselstwo od Jezusa. That you receive power when Holy Spirit comes upon you. Słuchajcie, dostaniecie moc, kiedy Duch Święty na was stąpi. And then they start to think, what kind of power we will get? Oni sobie myślą potem, jakiego rodzaju to moc będzie? Okay, if he promised us, for sure we will receive this power. Okay, jeżeli on obieca, to na pewno moc jakąś dostaniemy. And maybe he prepares such portion of power. I może przygotował jakąś tam porcję mocy. But we are thirsty people.
ale my jesteśmy spragnionymi ludźmi. It's not enough. It's a lot, but it's not enough. To dużo, ale nie wystarczy nam. My chcemy więcej. And we would like to continue, truly pray and pray and pray for bigger power. I chcielibyśmy trwać dalej i trwać, ponieważ chcemy mieć jeszcze więcej mocy. Why when we organize some conferences, sometimes we take fasting, long prayer for this conference or for camps. Czasami dlaczego tak jest, że organizujemy konferencje czy jakieś obozy? I wcześniej modlimy się o to, pościmy nawet. Of course God promised that he will come. Oczywiście Bóg obiecał, że on zstąpi, przyjdzie. Many people will come with open hearts and when God sees that open hearts, for sure he will give his presence. I oczywiście wiele osób przyjedzie z otwartym sercem i Bóg będzie mógł wylać tam swoją obecność. But we pray, we take fasting. Ale my modlimy się o te rzeczy i nawet pościmy. Because we're waiting for such bigger portion of his blessings. Ponieważ czekamy na większą porcję Jego błogosławieństwa. And this prayer opens these channels. I ta modlitwa otwiera te kanały. That maybe God prepares such portion of blessings and power. Może Bóg przygotowuje właśnie porcję błogosławieństw i mocy. But we show our thirst for bigger, bigger power. Ale my okazujemy w ten sposób swój głód na więcej we tego dla siebie. In prayer. Dlatego trwamy i trwamy w modlitwie. Because we need pray, we need power. Ponieważ potrzebujemy się modlić właśnie, żeby tą moc przyjąć. Do you remember a story about this lady that has sickness for 18 years? Czy pamiętacie historię o tej kobiecie, która była chora przez 18 lat? She touched Jesus. Ona dotknęła się Jezusa. He felt this. On poczuł coś. Power like go away from him. Że moc z niego uszła. And what was his next step? I jaki był jego następny krok? It was not charismatic step. To nie był krok charyzmatyczny. But I believe that immediately we can receive power, immediately we can receive healings. I believe in that. Wierzę w to, że możemy w jednym momencie przyjąć Bożą moc, w jednym momencie przyjąć uzdrowienie. He can make like this. Power in Jesus' name back to me and then continue to do what he started to do. I on mógł po prostu poczuć, że uszła i powiedzieć po mocy w imieniu wróć do mnie natychmiast i iść dalej w służbie. But what he has done? Ale co on zrobił? Take his boat. On wziął łódkę, cross the lake, przepłynął na drugą stronę jeziora and start pray to receive much power. I tam sam się modlił po to, żeby odebrać jeszcze więcej mocy. Two good points I would like to share with you today. Dwa takie dobre punkty, które dzisiaj z wami chcę się podzielić. First about Bartimaeus. You have to cry out, you have to speak your problem. Pierwsza rzecz to była to co jest związane z Bartymeuszem, że on musiał się głośno do Boga odezwać, modlić się nieustannie. You have to come to Jesus, you have to take away your jacket. Musisz przyjść do Jezusa, musisz zostawić swój stary płaszcz. And another point that we need to have this energomene prayer. I drugi punkt, który chcę wam pokazać, to że musimy mieć tą modlitwę energomene. This continued prayer. To jest modlitwa nieustanna. Look also like look chapter 5 verse 16. W Łukasza 5 w 16 rozdziale. Jesus very often he was going to pray. Czytamy, że Jezus często sam udawał się na modlitwę. And this verse also speak about energomene prayer. I tam też to słowo, które jest użyte, to jest opisana modlitwa energomene. On był, myślę, będzie po polsku tak, on był modlący się. On był modlącym się. On nie napisano, że modlił się. Nie jest napisane, że tylko się pomodlił, ale że on trwał w modlitwie. That he was continued in prayer. Tak, że on non-stop się modlił tam. To receive power. Że on trwał w modlitwie. Church, I would like to encourage you to continue in your prayer. Kościele, chcę was zachęcić, żebyście trwali w waszych modlitwach. And when you pray and you don't receive maybe sometimes answer immediately, it doesn't matter that God don't hear you. I to, że jeżeli nie zobaczycie od razu odpowiedzi na waszą modlitwę, to nie poddawajcie się. To nie znaczy, że Bóg nie chce odpowiadać na waszą modlitwę. Or maybe you are confused, like, okay, if I receive already healing. I może jesteście w zamieszaniu. No, jeżeli już Bóg uzdrowił mnie, dostałem już uzdrowienie. On the cross I receive all blessings. Na krzyżu dostałem już wszystkie błogosławieństwa. Why I need to have this like energomene prayer? To po co mam jeszcze robić taką modlitwę typu energomene? Because through this prayer power come upon you. Ponieważ poprzez tego typu modlitwę moc Boża wstępuje na ciebie. And remember about story about Bartimaeus. You need to cry out. Przypomnijcie sobie tą historię Bartymeusza. Musisz to na głos robić. Not cry in. A nie skierowaną do środka jakąś wewnętrzną
modlitwę. You need stand up, show yourself. Musisz wstać, musisz się zaprezentować. And I would like remind again this example about my friend. I chcę jeszcze raz przypomnieć ten przykład o moim przyjacielu. That he spoke to me, Sergey, are you kidding? All problems around me speak about that I have problem. I on mówi, Sergej, żartujesz sobie, wszystkie problemy, wszystko naokoło mówi i wszystko jakby wiadomo, że ja mam problemy. But you need to speak. Ale ty sam też musisz to nazwać, wypowiedzieć na głos. Jesus, are you kidding? I am blind. I want to see. I was cry out. I want to see. Jezu, żartujesz sobie? To nie widzisz? Ja jestem niewidomy. Ja chcę widzieć. No to chcę, ty nie wiesz? When I was there with my jacket, I was crying, help me, I want to see, help me. Jak siedziałem tam, wołałem, to pomóż mi, zmiłuj się nade mną, to krzyczałem właśnie o pomoc chciałem. And I think his answer can be like, okay, you cry out to everyone, but you, now you came to me, speak to me now. I jego odpowiedź mogłaby być taka, no słuchaj, do wszystkich może wołałeś o jakąś pomoc, ale teraz przyszedłeś do mnie, powiedz mi, o co ci chodzi. Sometimes also we can cry out to everyone, but when you come to Jesus, czasami może być tak, że do wszystkich ludzi mówisz o swoim problemie, ale też jak przyjdziesz do Jezusa, when you come to Jesus, privately speak to him your problem. Jak przyjdziesz do Jezusa, musisz Mu powiedzieć o swoich problemach. And for sure he want to give you answer. I z całą pewnością On chce dać odpowiedź. Amen. 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 Praise Amen. God. Chwała Bogu.